Każda osoba wyruszająca na łódzki szlak konny powinna zabrać ze sobą takie urządzenia jak telefon, smartfon czy nawigację GPS. Sprzęt nawigacyjny możesz wypożyczyć w jednym z 30 punktów informacji i monitorowania turysty. Nawigacja pełni też rolę elektronicznego przewodnika turystycznego i pomaga poruszać się po terenie na przełaj od punktu do punktu. Turysta może zaprojektować własne trasy lub też korzystać z gotowych szlaków. Nawigacja umożliwia również nagrywanie śladu wycieczki, który później można wykorzystać. Nawigacja ta to także przewodnik, w którym można znaleźć szczegółowe dane kontaktowe, opisy i zdjęcia danych obiektów, jak również odsłuchać informację głosową o danym obiekcie. Lokalizacje tych miejsc, jak również ponad tysiące atrakcji oraz szereg innych obiektów bazy towarzyszącej bez trudu znajdziesz na interaktywnych mapach cyfrowych. Poruszanie się po portalu i korzystanie z darmowych aplikacji dostępnych na stronie jest proste i intuicyjne. Bez problemu odnajdziesz interesujące Cię informacje, dzięki którym będziesz czuł się na szlaku pewnie, a aktywny wypoczynek będzie wyłącznie przyjemnością. Dla bezpieczeństwa turysty zalecane jest zawsze mieć przy sobie telefon, nawigację oraz lokalizator GPS. Do ich bezawaryjnej pracy niezbędne są w pełni naładowane akumulatory, które można podładować w ośrodkach na szlaku. Łódzki Szlak Konny powstał głównie z myślą o aktywnych turystach, którzy korzystają z nowoczesnych urządzeń. Mamy nadzieję, że dzięki portalowi wsiodle.lockie.pl i zamieszczonych na nim informacjach oraz aplikacjach, odwiedzanie ciekawych miejsc i poznawanie lokalnej kultury będzie dla nich jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze. Turystyka w Siodle to nie tylko aktywna forma wypoczynku i rekreacji na łonie natury, która dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń. To także doskonała okazja do spędzania czasu z przyjaciółmi i rodziną podczas wspólnych rajdów i wycieczek. Zapraszamy na Łódzki Szlak Konny.